Niech wstąpi Duch Twój. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię, życiodajny spłynie deszcz na spragnione serca, obmyje i uświeć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię, życiodajny spłynie deszcz na spragnione serca, obmyje i uświeć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Jezusowi, który za mnie życie dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Jezus, tylko Jezus Panem jest. Wujek, wujek, co to jest zesłanie Ducha Świętego? Chodź Janek, siadaj, zaraz ci wszystko wyjaśnimy. Dobrze, że zadałeś to pytanie. Zesłanie Ducha Świętego to jest takie wielkie święto, wielka uroczystość w Kościele. Chodzi w tej uroczystości o to, że Pan Jezus przychodzi do swoich uczniów, przychodzi do apostołów i chce ich nakłonić do tego, aby głosili dobrą nowinę, żeby rozpowiadali wszystkim ludziom na całym świecie o tym, że Pan Jezus zmartwychwstał. Łukasz, powiedz jeszcze Jankowi o tym, że oni wcześniej się bali o tym mówić. Tak, Jasiu, to jest też bardzo ważne. Uczniowie tuż po zmartwychwstaniu byli prześladowani i bali się mówić o tym, że Chrystus zmartwychwstał. Groziło im to, że stracą życie, czyli zostaną zabici za to, że mówią właśnie o Jezusie Chrystusie. I podczas zesłania Ducha Świętego Chrystus daje uczniom nową siłę, nową energię, aby szli na cały świat i rozpowiadali właśnie dobrą nowinę o zmartwychwstaniu. Papa, idę dać piłkę. A bo ludzie teraz tylko ciepła woda w kranie i grillowanie. Chodźcie, idziemy jeść kiełbaski. Chrystus poprzez zesłanie Ducha Świętego posyła każdego z nas, aby głosić Ewangelię. A więc idźmy i głośmy!